Yo, 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 siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jak widzicie, jesteśmy ponownie na serwerku. Słuchajcie, przyznam wam się na początek, że odcinki ostatnio zaczęły się pojawiać później, czyli po 20, jakoś około 20. Z tego powodu, że nie miałem miniaturek zrobionych, a zajmowałem się w ciągu dnia nagrywaniem na zapas na główny kanał, więc też to tak wychodziło, ale teraz postaram się to wszystko przygotować tak, żeby to po prostu było gotowe już na tą 16:16. Mam nadzieję, że wam to jakoś mega nie przeszkadza. W każdym razie, słuchajcie, nie mam zrobionych filmów na zapas na ten kanał. Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy jestem w domu i nie wiem, ile uda mi się zrobić filmów, zrobię ich, ile się będzie dało. Na pewno chciałbym was poprosić o to, żebyście zostali tutaj na tym kanale, nawet jeżeli przestanę na nim nagrywać, ponieważ 14 lipca, jak już wrócę, to obiecuję, że będę tutaj nagrywał codziennie, przynajmniej będę się starał codziennie wrzucać tutaj film z czegoś, ewentualnie może czasem się trafi jakiś dzień, w którym coś nie wrzucę, to zobacz, w każdym razie, no nieważne. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto nie subskrybuje kanału, kto przyszedł z głównego i może jeszcze nie zostawił subskrypcji, to jest ten moment, który powinienem się zostawić, ponieważ lecimy po 20 tysięcy subskrypcji tutaj na tym kanale. Myślę, że jesteśmy w stanie to dobić. Tak, takie mam zdanie, więc dobra. Jeśli chodzi o łapki w górę, dajmy 1500 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek. Dobra, słuchajcie, na samym początku chciałem wam pokazać, co się tu pozmieniało. Jak widzicie, to się bardzo wiele pozmieniało. Nie było mnie tutaj kilka dni podczas nagrywania filmów na zapas na główny, a tutaj aż tyle rzeczy się pozmieniało. Dobra, patrzcie, jest tutaj mój domek. Póki co wygląda on tragicznie. To wiem, ale będę się zajmował nim dopiero na live'ach, kiedy wrócę z wakacji, więc póki co musimy zadowolić się tym, co mamy. Tutaj na górze, jak widzicie, nie ma dachu, nie ma szyb, nie ma ścian, więc tutaj póki co nie będę urzędował. O, wow, jak mnie te żelki wystrzeliły. W każdym razie tutaj jest póki co mój domek, mam łóżko, mam skrzynki i tak dalej. Ostatnio byłem na odcinku u Freliego Jumalcha. Tutaj jest wiele innych osób, z którymi również będą się pojawiać odcinki. Zresztą to jest właśnie Freliego Jumalcha chyba. Czekajcie. To, ale szczerze mówiąc nie wiem już, który jest czyj. W każdym razie, który z nich jest od Freliego, który jest od Malcha, nie wiem. Nie wiem, dobra, nieważne. W każdym razie, jeżeli chcecie ich poznać, to poznacie w następnych odcinkach. Postaram się dzisiaj z nimi jeszcze coś nagrać też na zapas, żebyście po prostu mogli ich poznać tutaj u mnie też na kanale. W każdym razie byłem z nimi w dungeonie, w którym miałem też ja być, tam znalazłem śpiącego na ostatnim odcinku, to nieważne. W każdym razie oni w tych swoich dungeonach znaleźli naprawdę mega dobre rzeczy, bo patrzcie, jakie książki znaleźli. Czekajcie, wezmę wszystkie, żeby pokazać wam, co ja tutaj mam. Tu, patrzcie, ile książek mi dali. Ja ich nie miałem, że tak powiem. Oni to wszystko mi dali, więc jest mega dużo książek. Na przykład takie. Protection 1 to akurat tak średnia, bo Fire Aspect 2 to już jest fajniejsze. Power 5 to jest w ogóle kozak. Unbreaking 3, Ban of... To jest chyba... Ban of... Kurczę, co to było? Dobra, nie wiem, szczerze mówiąc. Fire Aspect to coś z kośćmi, bo... Albo nie? Nie wiem, dobra, nieważne. Fire Aspect 2, mamy dwa razy. Sharpness 1. Aqua Affinity, czyli to jest chyba wydajność pod wodą. O, tu jest Power 4, Efficiency 4, to też jest dobre. Sharpness 1 znowu i Silk też. To Silk też nam się przyda na coś. W każdym razie, póki co odkładam te książki, bo chciałbym dzisiaj wybrać się w tego dungeona sam. Dlaczego sam? Bo tak. Żebym cały zysk miał dla siebie. Z tym, że musimy się najpierw uzbroić, żeby być gotowi na to, żeby tam pójść. Więc założę sobie może te spodnie diamentowe, które też od nich dostałem. Tu w ogóle dostałem jakiegoś Dark Steel Pike Exa, więc nie wiem, czy to warto brać. Mam tu niby dobre kill-offy, więc może póki co daruję sobie to branie tego. Też nie chcę brać tego za dużo. O, jak widzicie, też mam plecak. Ostatnio pomógł mi go Freli zrobić, więc bardzo mu dziękuję, ponieważ nie wiedziałem za bardzo, jak go się robi, ale teraz już mamy. Jak widzicie, jest pojemny, więc można tutaj w niego coś chować. Dobra, czekajcie, bo ja bym chciał zabrać coś. O, na przykład miecz diamentowy już możemy sobie zabrać zamiast tego. Siekierę, no możemy sobie, wiadomo, podmienić tutaj na to. Jeśli chodzi o żarcie, to tutaj jest mega lipa, naprawdę mega lipa z żarciem. Więc przydałoby się żarcie ogarnąć. Ej, w sumie to jak teraz patrzę, to ja w ogóle nie mam żarcia. A to tak średnio zapowiada tutaj wygraną, że tak powiem. Czekajcie, weźmiemy sobie też w prawą rękę tarczę, żeby mieć coś. Ej, tu mam w ogóle inną tarczę. Dobra, podmieniamy ją, bo ta jest znówka nieśmigana. No i nie mamy żarcia. Jak tak teraz patrzę, to ta lipa z żarciem jest wyjątkowo bardzo, bardzo mocna, więc musimy też coś pozbierać sobie, żeby po prostu mieć z czego żyć. Ale dobra, lecimy sobie przede wszystkim w tamto miejsce.
Aha, dobra, myślałem, że mi tarcza znikła, a ja po prostu jak używam flaka, to ona znika. Polecimy sobie w tamtego dungeona, w którym byliśmy ostatnio, z tym, że tam są jeszcze zejścia piętro niżej, w których nie za bardzo byliśmy. Więc tam tym razem się wybierzemy. Jest tam ciężko, to wiem, że jest tam mega ciężko. Swoją drogą nie mam pochodni żadnych, ale żem zwalił. Ej, mogę sobie nazwać plecak, dobra, nazywam sobie... tostownik. Dobra, mamy nasz tostownik. Niech będzie, mamy plecak, który nazywa się tostownik. To jest to, czego nam brakowało. Dobra, czekajcie, zabiorę tą pochodnię i wezmę sobie ją w drugą łapę tym razem, zamiast tej tarczy jednak, bo ona będzie mi oświetlać ciągle całą moją podróż. Więc weźmy sobie i teraz musimy znaleźć szybko zejście na dół. Wykorzystamy to, że jest tutaj torcik, więc torta sobie zjemy też jakiś, żeby tutaj, prawda, wypełnić sobie żarcie. O, są jakieś ryby, ale... O, są upieczone! Dobra, no to bierzemy, jak są upieczone, to bierzemy. Dobra, co my... Tu mamy zejście piętro niżej, więc dobra, lecimy piętro niżej. Nie ma co, trzeba zwiedzać. Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj już ktoś był, zdecydowanie, tutaj też. Tutaj nikogo nie było, więc ja bym wybrał się w tą stronę. Z tym, że ciebie bym najpierw pokonał, bo tutaj widzę, że ewidentnie chcesz mi przeszkodzić w moje zwiedzanie po tej jakże pięknej struktury. Dobra, lecimy sobie tutaj do przodu. O nie, to trzeba rozwalać szybko. Dobra, z drugiej strony nie ma. Dobra, mamy tutaj ten blok, z którym można grać. Czekajcie, czy tu jakaś płyta? Jest płyta, dobra, słuchamy muzyki. Knog, o, mamy, dobra, mamy odrzut, to fajnie, też weźmiemy. Dobra, to muszę wziąć koniecznie. I płytę, i tego music boxa, bo fajnie będziemy sobie mogli słuchać muzyki na chacie. Z tym, że przydałaby się jakaś inna płyta, bo ta akurat taka mocno średnia była. Dobra, czy tu coś jest? Tu nic nie ma, nawet skrzynki żadnej nie ma. Ale lipa, ja bym chciał coś właśnie mieć, żeby zdobyć jakieś itemy, bo jestem tutaj najbiedniejszy, ja najmniej tutaj grałem przez to. O kurczę, to wezmę na enchant, będziemy mieli. To nam się przyda, oj bardzo. Ale najmniej tutaj grałem ze względu na to, że ja robiłem zapas bardzo duży. No ale dobra. Protection 1 to też taka trochę lipa. No ale dobra, no ale jak jest to jest, to bierzemy w sumie. Dobra, lecimy dalej na jakąś podróż gdzieś tam niżej. Dobra, słuchajcie, zgubiłem się trochę tutaj, nie wiem teraz w którym miejscu mam pójść, żeby zejść na dół. Bo tu na pewno gdzieś jest jeszcze zejście piętro niżej, ale wydaje mi się właśnie, że ktoś tam mógł pójść, bo tam z drugiej strony były pochodnie. O nie, mordziaty. O nie, jak ja nienawidzę szkieletów najbardziej. Powiedzcie, dobra, pytanie mam do was, do widzów. Kto, jakich mobów najbardziej nie lubicie? Ja zdecydowanie szkieletów, to jest number one, jeśli chodzi o to, jakich nie lubię. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. O, dobra, wezmę tą siekierę w sumie. Dlaczego tego nikt nie bierze? Nie rozumiem tego. Ale dobra, weźmy tego upieczonego też, weźmy jabłko, tu się liczy każde żarcie. O kurde, dobra, tu mamy niezłe zejście na dół. O kurde, tu jest jeszcze coś, czekajcie, przyjdziemy się tutaj. Wow, tego też nikt tutaj nie brał? Mamy speeda, co jest grane, jakie tu są rzeczy w ogóle? Dobra, lecimy tu, czy tu ktoś był? Proszę, pytanko takie bardzo... Co? Nikt tutaj nie był? Tam tyle pochodni i nikt tutaj nie przyszedł? Dobra, no bierzemy ziemniaka też, weźmy sobie te pochodnie, no bo jak już są, to trzeba brać. Dobra, nic tutaj nie ma bardziej, czegoś, co by mnie jeszcze zainteresowało, ale tu możemy zejść piętro niżej sobie na spokojnie, a nie tam tak skakać na wariata. Więc zejdźmy sobie tędy i zwiedźmy sobie kolejny poziom. O nie, ja już widzę, że tu się respią te moby. O nie, tutaj jest ciężej już, coraz ciężej będzie. No ale dobra, trzeba szybko się przekopać tu. O nie. No, dobra, zabity, szybko rozwalamy to. Dobra, mamy to rozwalone. I teraz tak, bierzemy tu to, bierzmy łuk, zabierzmy to też. Dobra, słuchajcie, splądrowałem te skrzynki, ale w nich trochę taka lipa była, szczerze mówiąc. Tutaj te pająki to są jeszcze gorsze niż zwykłe, bo one to tak zasuwają szybko. Dobra, gdzie my tu możemy się tu gdzieś przydostać? Czy tam coś jest ciekawego? Halo? Dobra, spróbujmy może, czekajcie, bo tutaj widziałem, że... był kobl właśnie, jest kobl. W sumie kobla sobie nie zabrałem, widzicie jaki jestem inteligentny, kurczę. Na taką wyprawę bez kobla się wybrać. No to tylko mi się mogło przytrafić. Dobra, przejdźmy tutaj. O nie. Wow, dobra, idź w te. Dobra. Dobra, pokonany. Dobra, i co my tu mamy? Ała. Skąd ty się wziąłeś tutaj nagle? Co? Dobra, ej, mamy lipę fest, ponieważ tutaj jestem akurat pod ostrzałem jestem i to bardzo potężnym. Nie chcę za bardzo, żeby to się skończyło moją śmiercią, a póki co tak się zapowiada właśnie. Czekajcie, zjem sobie tego ziemniaka, o kurczę, wywaliłem to. Dobra, weźmy, daj mi te pochodnie.
Dobra, pokonany, okej, okej. I teraz tak, tutaj w którymś z tych jest spawner. Dobra, wiem, znalazłem, dobra, okej, mamy to. Weźmy sobie kolejnego ziemniaka. Co ty robisz tutaj? Wow, jak mi zaszedł od pleców. Czy jest tutaj gdzieś jeszcze jeden spawner? Jest taka możliwość jeszcze? Jest taka w sumie, jest tutaj gdzieś na pewno jest. No, szybko. Dobra, dobra, pokonany. Bierzmy kolejnego ziemniaka, weźmy sobie te... jak to się nazywa? Pochodnie. Zjedzmy sobie tego kurczaka i w sumie to te pochodnie są tu. O, i mamy miejsce teraz w ekwipunku znowu. I weźmy to na regenerację. O, i to nam się może przydać tutaj w tej walce z tymi mobami. Dobra, wróćmy gdzieś tam z powrotem. Idźmy znowu piętro niżej, bo nie ma co tutaj tak długo siedzieć na tym poziomie. Bo najciekawszy poziom jest dopiero na dole tak naprawdę. Tutaj... Czekajcie, gdzie jest zejście jeszcze piętro niżej? Dobra, to jest jedyne miejsce, w które możemy iść, więc tu idźmy tutaj. Jak już nie ma gdzie iść, to idźmy tu. Dobra, niech wybuchnie se creeper, niech wybuchnie creeper. No. Co to się stało? Ale rozniosło wszystko. Creeper jeden aktywował drugiego chyba. No nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć, ale potężnie buchło. Ała! Nie! A dobra, mamy buty. Dobra, czekajcie, strzelamy się z powrotem. Ale cię wykiwałem, ale cię wykiwałem, gościu. Dobra, nic... O kurde, jednak nie. Dobra, dobra, mamy spokój z nimi troszkę. O, ten se zginął nawet, dobra. Szybko rozwalamy to. Tutaj, żeby się nie spełniły nam. Ta... O nie, z drugiej strony jest. Nie! Nie, 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 nie. Dobra. Jest potężnie, słuchajcie. Dobra, piję to potę na regenerację w sumie. Bo to jest ten moment, którym powinno się przydać w sumie. Bo tutaj nas nieźle torturują te moby. Szybko, szybko, szybko. Dobra, nie ogarną, że stoję obok niego. To jest ten czarny w ogóle, co jest? Ej, głowa wypadła jego. Dobra, to musimy zabrać, to musimy zabrać. Wywalamy to, wywalamy to. Mamy głowę, okej, dobra, to nam się przyda, myślę. Tutaj nie ma żadnego przejścia. Ała, dlaczego ty mnie bijesz? Dobra, czy tu coś mamy ciekawego? Nic chyba, dobra. Lecimy wyżej, znaczy wyżej, bardziej to niżej, tylko musimy znaleźć gdzieś jakieś zejście na dół, a tutaj widzę, że go nie ma zdecydowanie. Ale dobra, tu jest jeszcze w drugą stronę, tego nie widziałem wcześniej. Dobra, rozwalmy ich tutaj. Dobra, oni się zaczynają bić między sobą. Wybijcie się, wybijcie się, wybijcie się. No, 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 torturujcie się. To jest jedyny sposób chyba tutaj, żeby to porobić jakoś. Ła, jak one są szybkie, nie? Dobra, szybko, szybko, giń. Ile ich tu jest? Dobra, tam się biją. O kurde, o kurde, o kurde. Dobra, słuchajcie, stwierdzam, że chyba nie jestem w stanie tutaj przeżyć, więc dobra, kończę w tym momencie odcinek, będę kontynuował tutaj w następnym odcinku jakąś rozgrywkę i może spróbuję coś tutaj ugrać więcej. O, nie, 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 mordo, proszę, bo ja mam mało życia. Skąd ty się tu nagle wziąłeś? Dobra, pokonany, zamykam te wszystkie przejścia, żeby tutaj nikt mnie nie zaskoczył. Tyle w dzisiejszym odcinku, widzimy się w następnym, nie wiem kiedy, postaram się nagrać jak najwięcej zapasu, ale to jeszcze zobaczymy. W każdym razie po 14 lipca jestem tutaj bardzo regularny. Trzymajcie się, na razie, pa pa.